Przyjacielu, mam ostatni wątek zapisany. No. Najmocniejszy wątek, chyba wiesz już, jaki drogą dedukcji. Za pozwoleniem. Za pozwoleniem, tak jest. Myślę, możemy po kolei fragmenty lecieć i na bieżąco je omawiać, bo ich jest no, dużo. Proszę bardzo. Pan jesteś, zdaje się, bardzo religijny. Co się tak rzadko zdarza w dzisiejszych czasach u młodych ludzi. Zwrócił się życzliwie do księcia Leona Mikołajewicza. Bo tylko, żeby może tak powiedzieć, to jest wesele, tak? Księcia, czy w zasadzie takie impreza o bycie narzeczonym Zagłają? Tak, coś tak, takiego? Tak. Dzisiaj chyba już nie ma czegoś takiego, ale zapraszam. Czasami. Ale tak, to nie jest żadna chyba tradycja, tak po prostu ludzie zapraszają. No. Chcieli, żeby towarzystwo poznała przyszłego ewentualnego narzeczonego dla Aguai. I tutaj dziadek, którego poznajemy dopiero tak naprawdę na tym przyjęciu, tak? Wcześniej nie ma tak, go. Tak, to on tak, rozmawia tak. Tutaj, ten, który mówi, że pan zdaje się jest bardzo religijny. No, kontynuuj. W pewnym momencie wynikła z rozmowy, że były mentor nawrócił się na katolicyzm. I na co mówi książę? Pawliszczew był to umysł światły i chrześcijanin, prawdziwy chrześcijanin, wyrzekł nagle książę. Jakże on mógł ulec wierze niechrześcijańskiej? Katolicyzm. To samo, co wiara niechrześcijańska, dodał nagle z błyskiem w oczach, patrząc przed siebie i jednocześnie jakby obejmując wzrokiem wszystkich naraz. Religia katolicka zaś posuwa się dalej, głosi Chrystusa spaczonego przez samą siebie, okłamanego, zbezczeszczonego, Chrystusa odmiennego, antychrysta głosi. Religia rzymskokatolicka wierzy, że bez wszechświatowej władzy państwowej Kościół na ziemi się nie ostoi i woła non passumus, nie wiem co to znaczy. Jestem zdania, że katolicyzm rzymski to nawet wcale nie wiara, a wprost dalszy ciąg zachodniego państwa rzymskiego. I wszystko w nim jest podporządkowane tej idei, od wiary począwszy. Papież zagarnął ziemię, tron świata i ujął za miecz. Do tego czasu tak też idzie tylko do miecza, dodawano kłamstwo, matactwo, fałsze, fanatyzm, zabobony, łotrostwo. Grano na najświętszych, najszczerszych, ufnych i płomiennych uczuciach ludzi. Wszystko przefryma... Ojejku. Przefrymarczono. Piękne słowo. Za pieniądze, za podłą świecką władzę. Czyż to nie jest nauka antychrysta? Jak nie miał wyjść od nich ateizm? Oni stworzyli ateizm. Katolicyzm rzymski był źródłem ateizmu. Ateizm od nich samych przede wszystkim się zaczął. Mogli sami sobie wierzyć. No. Tak. I... Tu myślę, możemy skończyć. Dziękuję, że przejąłeś przede mną, bo mój głos umierał. Żałuję dwóch rzeczy. Żałuję, że nie wiem więcej o prawosławiu, że móc wypowiedzieć się trochę na temat różnic między katolicyzmem a prawosławiem. I żałuję tego, że nie mam z kim też o tym porozmawiać, kto byłby wyznania prawosławnego. No, tak, to by było ciekawe. No bo dla mnie z mojej strony, znaczy tu on mówi o co mu chodzi, tak? Mu chodzi chyba o papiestwo najbardziej. Tak. No bo inne rzeczy, no to jest to niepokalane poczęcie, tak? Chyba to jest różnica, bo oni chyba wierzą, że Maryja nie cierpiała podczas porodu, a nie, że była dziewicą. Chyba coś takiego. Albo, że... Albo że nie. Albo że była bez grzechu. Albo o to, że była bez grzechu. O jedno albo drugie, albo o obydwa. Okej. Tak. Jakby na pierwszy rzut oka wydaje mi się, że to jest w całym rozrachunku mało znaczące. Znaczące w tym fragmencie, nie? Że jest czy nie jest? Że nie jest, nie jest. Do tego tak, fragmentu. No. To na pewno. Moim zdaniem kluczowe jest to, o czym on powiedział, że to jest przedłużenie Cesarstwa Rzymskiego. I że papież zagarnął ziemię, trąd świata i uza miecz. Tak. I to akcentowałem dlatego, bo to jest wątek, który się też powtarza z braci Karamazów.
Wielki Inkwizytor mówi po kolei do Chrystusa, że Chrystus popełnił błąd, odrzucając, jak to nazywa, trzy dary, jakie szatan mu oferował na pustyni. Chleb, bycie pewność, czyli rzucenie się w przepaść, żeby anioły go poniosły, i potem władzę nad światem, czyli miecz. I Wielki Inkwizytor mówi potem wprost, że oni te dary wzięli. Wzięli władzę właśnie, czyli wzięli miecz nad światem. I to jest jakby wątek, który w tych dwóch powieściach się powtarza. Mm-hmm. Jest to krytyka mocna, to na pewno. Jak ty byś ją ocenił na pierwszy rzut oka? Też tak, tak mi się wydaje, że brakuje mi tego spojrzenia. Mm-hmm. Szczególnie, że to jest niesamowite, że widać, że mimo wszystko w pewnym sensie tempo zmian musiało, tak mi się wydaje, no wnioskowo bym tak strzelałbym, że po prostu tempo zmian na świecie było na tyle niewielkie w stosunku do naszego dzisiaj, że oni to oceniali dalej na rzecz wzbudzającą emocje. Hmm. Tak jakby to było jeszcze niedawno, ta schizma. Tak. I to, albo tak, tak jakby aktualnym jakimś czymś to było, nie? Tak, a to był XIII wiek? Coś w tym stylu chyba. I no właśnie, no i stąd to wynika, że my tak nie patrzymy, szczególnie, że jesteśmy po tej stronie, powiedzmy, rzymskiej, historycznie, więc nie byliśmy w ten sposób uczeni, no i to trudno jest zrozumieć. Jakby no ten fragment z papieżem łatwo się domyślać, o co chodzi, więc... Tak, a zwłaszcza biorąc pod uwagę jeszcze pryzmat historii, gdzie papież z cesarzem trochę o wpływy ze sobą konkurowali, tego wszystkie aspekty, tak najbardziej valid krytyka. Tak. No i tam zresztą potem on mówi, że no ale chwila, tutaj też są w porządku ludzie, tak. Tak, o. Pan bardzo przesadza, odezwał się przeciągle Jan Piotrowicz z pewnym znudzeniem i jakby krępując się czegoś. Tamten kościół posiada także godnych wielkiego szacunku i cnotliwych przedstawicieli. Nie mówiłem bynajmniej o poszczególnych przedstawicielach kościoła, mówiłem o istocie wiary chrześcijańskiej. Tak. Ale nie do teologii. Dawaj to. Dochodzimy do najlepszego momentu. Tak. Proszę. Bo to już jest mocne, bo dla osób, które nie wiedzą, w międzyczasie coraz bardziej księciowi odwala i jest coraz bliżej do ataku. Więc z jednej strony można to uznać za... Z jednej strony możemy powiedzieć, a to jest tylko bełkot kogoś, kto zaraz straci przytomność, ale z drugiej strony, biorąc pod uwagę to, czym jest epilepsja dla niego, on coraz bardziej, powiedzmy, dostrzega prawdę, coraz bardziej jest natchniony. No. Więc jest... myśli... symbolicznie coraz bardziej. I zaczyna coraz mocniej mówić. Wszak i socjalizm jest tworem katolicyzmu i jego istoty. On również, jak i jego brat, ateizm, wypłynął z rozpaczy jako przeciwieństwo przeciwstawienie katolicyzmu w znaczeniu moralnym, aby zastąpić sobą utraconą moralną władzę religii, aby zaspokoić pragnienie duchowe łaknącej ludzkości i wybawić ją nie przez Chrystusa, a także przemocą. Jest to także wolność przemocą zdobyta. Jest to także zjednoczenie przez miecz i krew. Po czynach ich poznacie, tak powiedziano. I niech pan nie myśli, że to wszystko jest takie niewinne i niegroźne dla nas. Musimy przeciwdziałać i to jak najprędzej. Trzeba, by nas na poskromienie Zachodu zajaśniał nasz Chrystus, który przez nas został zachowany i którego tamci nawet nie znali. Winniśmy stanąć teraz przed nimi, nie łapiąc się niewolniczo na wędki jezuitów, lecz szerząc naszą własną rosyjską cywilizację. I niech nam nie mówią, jak to tylko co ktoś powiedział, że propaganda ich jest wytworna. Ale za pozwoleniem, przerwał wielce zaniepokojony Jan Piotrowicz, oglądając się dookoła i zaczynając już być w strachu. Wszystkie panie myśli są oczywiście godne uznania i pełne patriotyzmu, ale w tym wszystkim jest ogromna przesada i nawet lepiej tego zaniechać. Dawaj. Nie przesada, a raczej niedomówienie właśnie
bo nie jestem w stanie wypowiedzieć się, ale... Za pozwoleniem. No, to jest przepiękny fragment. Taki lekko z humorem, ale bardzo mocny. Tak, tak, tak. Myślę, możemy skomentować to. Czy jeszcze chciałbyś dalej pójść? Potem też zaznaczyłem sobie fragment o rosyjskich ateistach, a tu samo w sobie też to jest dość Hitler mocne. Też mówił, że... ale chyba ogólnie o chrześcijaństwie powiedział, że Hitler mówił, że komunizm jest dzieckiem chrześcijaństwa. Ale to... Zarówno jak i ten pogląd o socjalizmie, bo tamten jeszcze wolność mieczem zdobyta, to rozumiem, nie? Jakby co on może myśleć przez to. Ale ten o socjalizmie rozumiem, które fragmenty można na przykład przeczytać, chociaż tutaj mówimy o katolicyzmie osobnym, więc nie znam tutaj jakby myśli księcia czy Dostojewskiego albo myśli z tamtych czasów. Ale jakby wiadomo, które fragmenty pisma można by na przykład czytać wybiórczo względem reszty, żeby odczytać to w ten sposób, że z tej idei zrodziło się. No jakby jest ten nacisk, więc powiedzmy to ten. Ale dlaczego akurat konkretnie z katolicyzmu, to nie znam się tak akurat jeszcze na historii jeszcze. Tak. To, I tu jeszcze bym powiedział... Ciekawe jest to, jak potem on mówi o tym, że powinni oni zanieść rosyjskiego Chrystusa, tego bardziej prawdziwego, na zachód. Mhm. Wszystko bardzo pięknie brzmi, ale potem mieli bolszewicką rewolucję, która wszystko wycięła i potem w kościele ich u nich siedzieli agenci KGB, więc trochę... Tak. Też mieli problemy swoje. No. Wszystko pięknie brzmi. O. No i potem książę walnął wazon i... wazon, który tam Agolaja wcześniej powiedziała, że on to jeszcze walnie wazon i zrobi tutaj ten niedobrze, a on go pstryknął i dostał ataku. Tak. I potem znowu gadał o tym, to nie? No cóż. Powiedz mi, co wiesz o jezuitach? Nie wiem tak dobrze. Jakie są... wiem, że chyba papież Franciszek się wywodzi stamtąd, ale nie wiem, jakie są wyróżniające cechy. Bo u braci Karamazów też. Jechał po jezuitach niemiłosiernie tam. Mm-hmm. Wiesz, cały komentarz Aloszy do tego, jak Iwan skończył, że to nie jest coś, co krytykuje wiarę, to jest coś, co krytykuje katolicyzm i jezuitów. Mhm. Zestawiał to bardzo ze sobą. I tu jeszcze ciekawy fragment. Rosyjscy ateiści i rosyjscy jezuici powstają bowiem nie tylko z próżności, nie tylko wskutek marnych ambicyjek, lecz i z bólu ducha, z pragnienia duszy, z tęsknoty za wielkimi czynami, za mocnym brzegiem, z tęsknoty do ojczyzny, którą wierzyć przestali, bo jej nigdy nie znali. Rosjanie zaś łatwo ateistą się staje, znacznie łatwiej niż wszyscy inni na całym świecie. I Rosjanie nie stają się zwyczajnie ateistami, lecz muszą koniecznie w ateizm uwierzyć, niby w nową wiarę, nie wiedząc wcale, że uwierzyli w zero. Taka jest rządza nasza. Kto gruntu pod sobą nie ma, ten nie ma i Boga. I on tutaj tak, no. Jest taki fragment, chyba był, kurczę, teraz tutaj nie ma, ale że, o. Kto się rodzonej ziemi wyrzekł, ten i Boga swego się wyrzekł. Mocno taki. Taki, jak to się mówi, American Christianity na przykład. Nie, jak takie frazy są. Tu czymś takim to zalatuje. Tak. Tak jakby to musiało być połączone. A tutaj on nie mówi ze strony katolickiej, tylko mówi właśnie od prawosławnej, co jest ciekawe, nie? Że jednak tak w pewnym sensie... kraj, tak, państwo łączy. Tak. Jakaś idea spaja. Tak to masz na myśli? Chrześcijaństwem tak, łączy. Tak. Mhm. Tak, a wcześniej wydaje się z kontekstu, że to jest jego w pewnym sensie krytyka wobec katolicyzmu, że on jest takim przedłużeniem Cesarstwa Rzymskiego i zjednoczeniem, a tu z kolei mówi, że
odejście od Rosji to jest odejście od Boga. Chyba że ma na myśli, że Rosja jest jedynym miejscem, gdzie jeszcze został. Bo prawosławie takie porządne według niego. Tego akurat nie wiem do końca. Kurczę. Na pewno chciałbym to lepiej zrozumieć. Jejku. Chciałbym porozmawiać z kimś, kto jest prawosławny. Tak. Wytłumaczę ciekawe, może. Ciekawe, że akurat taki wyróżniający się fragment jest wstawiony w takim miejscu, w którym później on dostaje tego ataku. Po tym ataku Aglaja zabiera go właśnie do Nastazji, no i tam jest ta scena, gdzie on schyla się ku Nastazji, która tam się mu łapie do nóg. I Aglaja wtedy się obraża i wszystko leci. Także to tak. Jest ciekawe, że... No to jest bardzo ciekawe moim zdaniem po prostu, że ten fragment jest wstawiony w takim miejscu kulminacyjnym dla powieści? Też, a zarazem bez przygotowania w zasadzie nie ma czegoś takiego, co by zapowiadało ten fragment. On jest po prostu takim bardzo ciekawym fragmentem, ale w zasadzie wrzuconym tak w kontekście po prostu, to jest ta rozmowa, która doprowadziła do tego, że on dostał ataku i zbił wazon. Tak jakby wręcz ten wazon przebijał w tym momencie tą rozmowę. Tak. No, to na pewno. To było to największe wydarzenie. Tak, i tym bardziej tam był foreshadowing, jak on zobaczył ten wazon i właśnie myślał o tym, że bał się, że go zbije i to wiesz, tak... Tak. Dążyło do tego. No. Pewnego rodzaju też taka symbolika w tym, że on krytykuje w pewnym sensie Kościół katolicki za takie upolitycznienie, a sam rozmawiając na taki w cudzysłowie polityczny temat, upada. Nie? Widzisz to, o co mi chodzi? Nie wiem, tak te... Powiedz więcej, ale... No po prostu, że w tym momencie zbija ten wazon i w zasadzie ten od tego wazonu tak wszystko, to jest najlepszy moment. To wesele. Tak. Czyli nie wesele, tylko to przyjęcie. Tu wszystko idzie dobrze. Kurczę, on rozmawia kulturalnie, tam Aglaja jest gdzieś dalej, tak den. I od tego momentu wszystko poszło w dół. To prawda. A nie zobaczyłem tego wcześniej, oczywiście. Też teraz dopiero to zauważyłem. Fajnie. No. Jestem ciekaw, czy coś w tym jest takiego. Coś na pewno. Jonathan Parr by powiedział, że na pewno. Nie ma żadnych przypadkowych rzeczy. Co u ciebie słychać? Jeżeli podobał się tobie ten fragment, to kliknij tutaj, aby zobaczyć cały odcinek. I nie zapomnij o subskrypcji.